Gdańsk. Na mocy traktatu wersalskiego powstało tu wolne miasto, na które z coraz większym niepokojem spoglądały oczy całego świata. Po aneksji Czech, Moraw, zajęciu litewskiej Kłajpedy i wypowiedzeniu przez Hitlera paktu o nieagresji z Polską, żądanie zwrotu Gdańska Rzeszy Niemieckiej powtarzano coraz głośniej. Wskazywało to jednocześnie, że miastu nad Motławą przypadnie odegrać główną rolę w prologu do dramatu. Ja słabo widzę. Nie. Jednak to kuter, inspektorze. Mhm. Oj, coś przeładowują. Chyba to zaraz, czy skrus? Tak, pil 80. Tak, z Pilawy. Skończyli chyba już. Łódź ze Stegny albo Sztutowa. Aha. Odpływają. Idziemy szybko. Musimy ich nakryć. Uciekają! Stój! Stój, zatrzymaj się! Szlak by trafił minutę za późno. Hej, znacie tych, co odpłynęli? Nie, nie znamy. A kto by się im tam przyglądał? I oczywiście nie wiecie też, co przywieźli. Jedziemy. Szkoda tutaj czasu. Miałem dzisiaj być na meczu. A co to za mecz? Bokserski. A. W porządku, panowie. W następnym spotkaniu Paterek znokautuje Helmana. Sędziowie nie będą mieli nic do powiedzenia. Nie będzie następnego spotkania, panie trenerze. Coś ty sobie wykombinował. Zygar, przecież miałeś bicę na deskach. Dlatego, że sport powinien być sportem, a nie polityką. Źle kombinujesz. Teraz sport i polityka. Pokonałeś mnie, Paterek. Ja wiem o tym lepiej od sędziów. Namawiali Zygmunta, żeby przeszedł do niemieckiego klubu. Przed meczem? Tak. Obiecywali nawet podwyżkę w stoczni, a teraz go zwolnili. Elektryk to dobry zawód. Wszędzie dostanie robotę. Ja też tak myślałam, mamo, ale nie może znaleźć pracy. Co ty opowiadasz? Chyba mu się nie chce pracować. Nie wygląda na takiego. I nie jest taki. Za krótko go znasz. Lepiej się nie spotykaj z tym całym Zygmuntem. Kobieto, chłopak nie może dostać pracy, a ty już go przerobiłaś na lenia. W takim mieście każdy może dostać pracę. Zygmunt jest Polakiem, mam. A co to ma do rzeczy? Polak, Niemiec czy kto inny? Wszyscy tutaj jesteśmy gdańszczanami. Nie chcę się wtrącać, pani majstrowa, ale teraz to już ma. Teraz ludzie boją się przyjmować Polaków. To nie idzie do polskiej firmy. Pani majstrowa tak zaczyna mówić, jakby nie wiedziała, co się dzieje. Polskim firmom idzie kiepsko, bo Forster ogłosił bojkot polskich sklepów. A skąd ty to wszystko wiesz, mądralo? Ja to nawet i widzę, pani majstrowa. A, jest pan, Ermalzer.
Co nowego? No, jak tam nasze sprawy? Jakie? O, to zapomniał pan. Miał pan wymówić mieszkanie paterkom. No i co, wymówił pan? Nie. To niedobrze. Bardzo niedobrze. Kiedy pan zamierza to zrobić? Herbie zrobi to jutro. Na pewno, Hermangus. Nie zrobię tego. Nie mam żadnego powodu. To dobrzy ludzie i dobrzy lokatorzy. Ależ Herbie... Słyszy pan? Nawet pańska żona martwi się o pana, Hermalzer. Pan nie chce słuchać dobrych rad. No, dobra. To ja tu wrócę, żeby się dowiedzieć, czy pan nie zmienił zdania. Jawohl. Gnädige Frau. Weiter, weiter. Aus der Laden. Herbie! Weg mit dem Mist. Raus. Raus. Mein Röhrmann. Geht auf hier. Raus. Ja, es genügt. Geht noch. Haut mehr dazu. Fertig. Wiedersehen. Oh, a co tu się działo, Hermalze? Taki ładny sklep. A wygląda jak po trzęsieniu ziemi. Szkody, zdaje się, są znaczne. A boję się, że będą jeszcze większe. Niech pan nie będzie uparty, Hermalzer. Pani Kukierek mówiła mi, że wyrzucono pana ze stoczni. Tak, i wszędzie odsyłano mnie z kwitkiem. My potrzebujemy ludzi. Hitlerowcy przemycają coraz więcej broni. Dlatego musimy pilnować każdego przejścia granicznego z Prusami wschodnimi. A tego w Kałdowie szczególnie. Polnische Zollinspektorin vergewaltigen deutschen Mädchen. Polscy inspektorzy celni gwałcą niemieckie dziewczęta. Wolczak Deckert. Polczak i Deckert. Od kiedy jest ten napis? Dlaczego nie meldowaliście telefonicznie? Dopiero od wczoraj. Wolczak chciał po południu pojechać do Gdańska. Oni coś szykują, panie inspektorze. Max Grybnał podjudza ludzi przeciwko nam w Kałdowie. Proszę mi powiedzieć, dlaczego akurat was wzięli na ząb, a nie innych celników? Nie ma pan tu, panie Wolczak, jakiegoś romansu z Niemką? A pan, panie Deckert, to się czasem zdarza. Nam się to nie zdarzyło. W porządku. A kto to jest ten Max Grybnał? Miejscowy szef SA. Handlarz bydłem. Zawsze robi awantury przy odprawach celnych. Tydzień temu zakwestionowaliśmy u niego 14 par wysokich butów i mundurów hitlerowskich, które chciał przemycić z Malborka. Od tego się zaczęło. A wieczorem w restauracji śpiewał Polnische Blut muss fließen. A rano wybili nam szyby. Meldowaliście? Tak jest, panie inspektorze. I co? Policji nie udało się złapać sprawców. Widzi pan, jak to tutaj jest. Przeszkadzamy Niemcom. Trzeba mieć mocne nerwy, żeby to wytrzymać. Nawet w nocy nie ma spokoju. Przyzwyczaję się. Pan będzie u nas? Nie, chyba nie. W Stegnie i w Nowym Dworze są również braki w obsadzie, to samo w Szymankowie. Zadecyduje o tym nadkomisarz Świda. O, przyjechał Grybnał z Malborka. Tak? Zaraz pan zobaczy ten cyrk. O wilku mowa. No, idziemy. To gdański celnik. Już nawet nie udaje, że sprawdza, co przewozi Grybnał z Prus Wschodnich. Niech pan podstępuje, ale z Nordung to się okaże. Co się ma okazać?
Spokojnie, panie Grybnał, spokojnie. Proszę opuścić szoferkę. Rewizja? Jakim prawem? Przekracza pan granicę. Czy mamy panu o tym zawsze przypominać? Dla mnie tu i tu są Niemcy. Tam są Prusy Wschodnie. Tu jest wolne miasto Gdańsk, a jego terytorium należy do obszaru celnego państwa polskiego. Pan już to powinien umieć na pamięć. Ja ci powiem, Decker. Nie piliśmy Bruderschaftu. Proszę opuścić szoferkę. Wysiadać. Natychmiast. Proszę zejść i podnieść siedzenie. Podnoś, Max. Oni mają prawo. I co, panie Grybnał? To wszystko na własne użytek. Zabieram do depozytu. Jak pan będzie wracał z Malborka, oddamy z powrotem. My się niedługo spotkamy. Intencje ministra Becka nie zostały w Genewie właściwie ocenione. Nie chodzi o to, aby w sprawach Gdańska pomijać Ligę Narodów. Jeżeli dotychczas w spornych kwestiach Warszawa rozmawiała bezpośrednio z Berlinem, to tylko dlatego, że w Genewie nie znajdowaliśmy zrozumienia. Ze wszystkich sporów polsko-gdańskich prawie zawsze robiono prezenty Niemcom. Im prawie zawsze przyznając rację. Status wolnego miasta nie został precyzyjnie sformułowany i umożliwia różne interpretacje, nie zawsze korzystne dla Polski. Może rozmyślnie został tak ułożony. Kiedy marszałek Piłsudski w odpowiedzi na niemieckie zagrożenie wzmocnił załogę wojskową Westerplatte, Genewa zajęła nieprzychylne nam stanowisko. Ale kiedy dowódca niemieckiego krążownika Leipzig nie złożył wizyty wysokiemu komisarzowi Ligi, panu Lesterowi, Genewa domagała się od Polski, aby broniła jej prestiżu w Gdańsku nawet za cenę konfliktu z Rzeszą Niemiecką. A co zrobił Kreiser w Genewie? Powiedział o gmachu Ligi Narodów, że trzeba by tę całą budę wysadzić w powietrze. Zakończył swoją mowę okrzykiem Heil Hitler i pokazał język dziennikarzom. A mimo to Genewa nadal kokietowała senat gdański, przymilając się Niemcom. To już przeszłość, panie ministrze. Może to przeszłość, ale obecnie hitlerowcy chcą się pana stąd pozbyć. Chociaż oczywiście oficjalnie mówią całkiem co innego. W niedawnej rozmowie Gauleiter Forster oświadczył mi, że pragnie doprowadzić do mego osobistego spotkania z kanclerzem Hitlerem. Ma pan wątpliwości? Ja będę rozmawiał z każdym, jeśli tylko w ten sposób uda mi się doprowadzić do odprężenia. Moja misja mediacyjna... Przepraszam. Burkhardt. Oczywiście, panie radco. Proszę. Panie ministrze. Dziękuję. Chodacki, słucham. Proszę wziąć natychmiast nadkomisarza Świdę, kogoś jeszcze na świadka i jechać tam jak najprędzej. Zawiadomię prezydenta Senatu. Czekam na wiadomości. Radca Perkowski przeprasza, ale musiał się ze mną porozumieć. Coś niedobrego dzieje się w Kałdowie. Wykorzymy z Kałdowa gwałcicieli naszych dziewcząt! Precz z nimi! Poszła! Wolca! Dekar! Wyłacz z tej budy! Szlagen sie, szlagen! Podpalać! Podpalać!
Chcą nas stąd wykurzyć. Naprawdę podpalają. No rób coś, Staszek. Staszek, daj broń. Spokojnie, bez pani. Jak to bez pani? Zobacz, co oni robią. Staszek, i co, będziemy tak stać? Róbmy coś. Ostrożnie. Daj broń, oni chcą nas spalić. I co? Będzie się do nich strzelać, tak? W powietrze, żeby się przestraszyli. Strzelać wolno nam tylko wtedy, gdy Niemcy pierwsi użyją broni. Piękne przepisy. Najpierw mam dać się zabić, a potem mogę strzelać. Pamiętajcie. Tylko wtedy, kiedy nas zaatakują. A teraz jasne. Tylnym wyjściem do obrony. A ty? Zostań. Bez ciebie nie idziemy. To jest rozkaz. Wzdłuż torów dostaniecie się do Szymankowa. Stamtąd zadzwoni się do Gdańska, do komisariatu. Bo nie jestem pewny, czy radca Perkowski dobrze mnie zrozumiał. Połączenie przerwano. No, jazda. Uważajcie na siebie. Trzymaj się. Mogę panom zapewnić bezpieczeństwa, jestem sam. Czy celnikom coś się stało? Gdzie są? W środku. Dobrze się zamknęli, nic im nie grozi. Była próba podpalenia. Musimy spisać protokół. Gdzie to możemy zrobić? Najlepiej na dworcu. Tam będzie bezpiecznie. Co, boisz się go? Strzelaj. Majku! Za niego grać go! Zagraniczne gazety. Nawet w New York Times na pierwszej stronie piszą o incydencie w Kałdowie. To samo prasa paryska i londyńska. Jak piszą? Powściągliwie, ale nas nie chwalą. A niemieckie gazety? Nazywają nas mordercami. Domagają się ukarania pana i odwołania z Gdańska. A minister Beck? Za godzinę zatelefonuje. I też nam nie pogratuluje. Zginął człowiek. Niemiec. A mordercą jest Polak. Działał w obronie własnej. Panie Tadeuszu, Morawski jest podoficerem rezerwy. Umie obchodzić się z bronią. Miał prawo jej użyć, ale nie powinien zabijać. Zagrożenie było duże. Mamy naocznego świadka. Pan wie, że inspektorowi poszwie, ale świat ma wątpliwości. Poszwa jest Polakiem. Niemiecka prasa świetnie to rozgrywa. Ma wreszcie upragnionego trupa. Z imieniem i nazwiskiem. A skoro jest trup w Kałdowie... Świat łatwo uwierzy, że w jakichś Lipkach Górnych podpalono niemiecką stodołę i pobito niemieckich kolonistów. Albo że w Bydgoszczy katuje się niemieckie dzieci w polskich szkołach. A w Gdańsku napada się na spokojnych przechodniów tylko dlatego, że mówią po niemiecku. Jutro
Możemy się nawet dowiedzieć, że wyłowiono z Motławy zmasakrowane zwłoki członka NSDAP. A trup prowadzi do polskiej organizacji terrorystycznej w Wolnym Mieście. To jest powtórka z Czechosłowacji. Przed zajęciem Pragi prasa hitlerowska też pisała, że w Sudetach mordowało się Niemców. No i co? Nie uwierzono w Europie tej prasie? Nie było Monachium? Nie było ustępstw cudzym kosztem? Na lotnisku w Londynie Chamberlain wymachiwał świstkiem papieru z podpisem Hitlera i wołał: przywiozłem wam pokój! A w Berlinie Hitler zacierał ręce, bo wyszedł na dobroczyńcę. Danziger, no jestem. Niech pan przykryje. Politische Mord. Bez dania żadnego powodu najstarszy bojownik Ortsgruppe SA w Kałdowie Max Grübnau został trafiony przez polskiego szofera Morawskiego dwoma strzałami w plecy z polskiego pistoletu wojskowego. Berliński Beobachter. W niezmąconym spokoju, świadomie z rękami w kieszeniach, stał gdańszczanin Max Grübnau przed rozwścieczonym pieniądzem się ze złości Polakiem. I ten niemiecki spokój zabrał Polakowi rozsądek. Strzelił i zabił. Czyżby tam był korespondent berlińskiej gazety? Wiedział, że coś się wydarzy w Kałdowie? No i co z tego? Jest trup Niemca i są skutki. Demonstracje w podgdańskich miejscowościach. W Nowym Dworze, w Cedrach Wielkich, w Stegnie Steblewie. Transparenty z napisami: precz z polskimi celnikami, żądamy powrotu do Rzeszy. Zürich zum Reich. Nawet na ścianach domów już to malują. A jeszcze atak na naszych celników. Myślę, że w tej sytuacji... Przepraszam. Telegram, panie ministrze. Dziękuję. Przykro mi, panie radco. Minister Beck odwołuje pana do Warszawy. Kiedy mam jechać? Zaraz? Nie. Tej satysfakcji Berlinowi nie damy. Jakiś tydzień. Dwa. Gdynia! Gdzie? No tam, zobacz. Tak blisko Gdańska, a nigdy tam nie byłem. A do Polski jeździłem tylko dwa razy. Z wycieczką harcerską do Krakowa i Warszawy. Ale teraz ojciec może się przenieść służbowo pod Kraków. Tak? Mówiłeś, że nie chcecie wyjeżdżać z Gdańska. Nie chcemy. Ojciec się tu urodził, matka, no cała nasza trójka. Byliśmy tu już przed rozbiorami, kiedy jeszcze Gdańsk należał do Polski. Tak? Myślałam, że zawsze był niemiecki. Tak cię nauczyli w niemieckiej szkole. Ale kiedyś ci wytłumaczę, jak było naprawdę. Kiedyś? To nie wyjeżdżasz? Dostałem pracę, zostaję. Ale rodzice z Jadwigą i Jankiem pewnie wyjadą. Właściciel domu, Niemiec, wymówił nam mieszkanie. Musimy się wyprowadzić do 15 czerwca, a nie mamy dokąd. Dlaczego wymówił? Hitlerowcy go zmusili. Wywiesiliśmy polską flagę na 3 maja, a oni zdemolowali mu sklep. A teraz inni Niemcy też się boją przyjmować Polaków. A w polskich domach jest już tak ciasno, że niektóre rodziny mieszkają po 2-3 w jednym mieszkaniu. Słuchaj, u nas w domu jest wolne mieszkanie. Mój ojciec nie boi się hitlerowców, na pewno wam wynajmie. Naprawdę? A twoja matka nie cieszy się z naszej znajomości. Jakoś tak dziwnie na mnie patrzy. Teraz masz już pracę, będzie patrzyła inaczej. Mama tak tylko dużo mówi, głos ojca jest najważniejszy, a ojciec cię polubił. A ty? Jeszcze mi tego nie mówiłaś. Sigismund, co to, nie poznajesz mnie? Poznaję. Masz urlop? Nie, przepustkę. Słyszałem, że wyrzucili cię ze stoczni. Zaraz po meczu. No i co, szukasz roboty? Znalazłem już.
Trenujesz? Nie mam czasu. To szkoda, bo jesteś dobrym bokserem. Ty też. A zachowałeś się wtedy bardzo przyzwoicie. Przepraszam. Tak, bardzo przyzwoicie. Ale pewno nie wiesz, że wyrzucili mnie z reprezentacji klubu. Służę w policji, jednostki pomocnicze. Właściwie wojsko. Słuchaj, może byśmy się spotkali, pogadamy. Niewiele byśmy mieli sobie do powiedzenia, Oskar. No, skoro tak uważasz, baw się dobrze. I co chciał? Spotkać się, pogadać. Odmówiłem, ale nie wiem, czy zrobiłem dobrze. Może nie jest takim zawziętym hitlerowcem. Może chciał mi coś ważnego powiedzieć? No i co, panie Gorącek? Cholera, nie przejadę. Przyjemnie popatrzeć, jak się Polaczki wynoszą z naszej ulicy. Innych też to spotka. Cała Pfernetrenke musi być wymieciona. Całe miasto musi być czyste. Panie Kunst, gdybym teraz dał Mangusowi w zęby, to nie zamknąłby mnie pan do aresztu? Musiałbym, Zygizmund. Za naruszenie porządku publicznego. Ale za to, że on nam się odgraża, to pan mu nic nie zrobi. Nic, panie Paterek. Dlaczego? Jesteśmy obywatelami tego miasta, tak samo jak pan i Mangus. I na równych prawach. Tylko na papierze, pani Zofio. Tylko na papierze. I niech pani mówi ciszej, bo Mangus dobierze się i do nas. Dlatego trzeba coś zrobić, zanim zastraszy właścicieli innych domów. Malcerowi zdemolowali sklep. Boję się, żeby S.A. i do mnie nie przyszła. Do pani nie przyjdą. Pani nie wywiesiła sztandaru na 3 maja. Wszystkich, co wywiesili, sobie zapisali. Pod panią też? Na pewno. Polski komisariat generalny powinien nas wziąć w obronę. To czemu nie wziął paterków? Przecież Jadwiga u nich pracuje. Dlatego uważam, że nie postąpiliśmy słusznie. Należało ostro zareagować. Skutek byłby wątpliwy. Mogliśmy jednak próbować. Właściciele domów mają prawo wypowiadać mieszkania swoim lokatorom. To ich prywatna sprawa. Akcja była wyraźnie zorganizowana. Wypowiedzenia zostały wymuszone przez bojówki Forstera. Właściciele domów nie przyznają się, że działali pod przymusem. Nie zdobędziemy żadnych dowodów. Ponad 60 polskich rodzin mieszkających w domach Niemców otrzymało wypowiedzenia. W dodatku niemieckie firmy odmawiały transportowania mebli tym rodzinom, które zdobyły nowe mieszkania. Głównie w domach należących do Związku Spółek Zarobkowych, w gmachu Bratniej Pomocy we Wrzeszczu i w domach kolejowych. Cel jest jasny. Uczynić Polakom życie w Gdańsku do tego stopnia nieznośnym, żeby opuszczali wolne miasto. Sparaliżować działalność naszych urzędów i instytucji, szczególnie inspektoratu CEU. Pańska ocena wydarzeń w Kałdowie, panie Tadeuszu, była słuszna. Forster poświęcił tego Grybnała dla rozpoczęcia nagonki na naszych celników. A według informacji naszego wywiadu, w Gdańsku tworzy się jednostkę wojskową w sile dywizji piechoty. No i teraz chodzi o to, żeby z granicy wolnego miasta z Prusami wschodnimi pozbyć się naszych celników i już bez żadnych przeszkód przerzucać wojska. Dywizja piechoty. A na Westerplatte nie mamy nawet 200 żołnierzy. Pułkownik Sobociński był wczoraj w Gdyni. Ustalił z dowództwem marynarki wojennej, że w razie puczu w Gdańsku i zaatakowania składnicy, major Sucharski otrzyma pomoc. Obawiam się, panowie, że ta latarnia nie daje wam spokoju. Gorzej z kapitanatem portu i z Pikszemanka. Ale z latarni Niemcy mogą prowadzić tak skuteczny ogień, że uniemożliwi nam poruszanie się w otwartym terenie.
A pana środki obrony, artyleria? Artyleria? Kilka działek przeciwpancernych i polowa 175. Kapral Grabowski złożył ją niedawno, nawet nie może sprawdzić, czy jest cenna. Bo wystrzał na Westerplatte postawiłby na nogi całą prasę niemiecką. Ponieważ traktat wersalski obowiązuje tylko nas? Odnoszę wrażenie, że jesteście panowie w nieco trudnym położeniu. Świetnie pan to ujął, panie komandorze. Nawet mam pewną propozycję. Myślę o wsparciu artyleryjskim. Mogą go udzielić nasze lekkie okręty. Jeżeli zdążą. Mogą zjawić się tutaj w niecałe 3 godziny od momentu ataku. A czy byłaby możliwość wysadzenia desantu na naszym brzegu? Taka możliwość istnieje. W takim razie chodźmy ustalić miejsca. Kuba, zarządź alarm dla załogi 4. i 5. wartowni. A my tam. To jest wzmocnienie bojowe 4. i 5. wartowni. A tu tworzymy nową placówkę, fort. Nie wykluczamy możliwości ataku od strony morza. Przez okręty Kriegsmarine? Nie, ale hitlerowcy mogą zarekwirować jednostki floty przybrzeżnej, a nawet kutry rybackie. Dlatego w nocy patrolujemy plażę. Życie w ciągłym pogotowiu musi być nieco męczące, majorze. Nikt nam tu nie obiecywał wyjść. A w pogotowiu jesteśmy dopiero od momentu zajęcia przez Niemców Kłajpledy. A budowę zaczęliśmy dopiero od końca kwietnia. Po zerwaniu przez Hitlera paktu o nieagresji? Tak. Czas złudzeń już minął, panie komandorze. Gdzie pan widzi najlepsze miejsce dla naszego desantu? Tutaj. Między 4. a 5. wartownią. W razie ataku przyśle nam pan szyfrowaną depeszę. Pański kryptonim Jurand. Jurand? No, majorze, na mnie już czas. Wracam do gry. Proszę. I teraz, kiedy Malcer wyrzucił nas z mieszkania, nasz kochany Antoś nadal włóczy się z synalkiem tego sklepikarza. Sama ich widziałam. Jak stali przy żurawiu i z łapami w kieszeni pluli do wody. Jak prawdziwi motlał szpuker. Jak stali, to znaczy, że się nie włóczyli. Ty bronisz tego Bówki, tak? Nie jestem żadnym Bówką. A pan Malcer wcale nie wyrzucił nas z mieszkania. Paul mówił, że im wszystkim było wstyd. No, skoro sam Paul ci tak mówił. Przestań, córeczko. Przecież sama wiesz, jak to było. Wiem tylko, że się wystraszył. Przecież nie tylko my musieliśmy się przeprowadzić. Ale o to właśnie chodzi. Gdyby tutejsi Niemcy tak bardzo nie bali się swoich esamanów, w Gdańsku na pewno byłoby inaczej. I tu masz rację, moje dziecko. Wszystkich sklepów nie mogliby zdemolować. To się gnieć szybciej. Co? Nie śpieszno ci do swoich niemieckich koleżków? Nie mów tak. Niech chociaż dzieci żyją w zgodzie, skoro dorośli nie potrafią. A, tata to zawsze broni tego Bówki. Nie jestem żadnym Bówką. Ale rośniesz na takie... Daj spokój, dzitka. Nienawidzę, jak tak do mnie mówisz. Jadwiniu. Czy mogę wstać od stołu, mamo? Wychodzisz? Idziemy z Helmą na spacer. Kiedy wrócicie? Zrobiłam placyk z kruszonką. Może by poprosić Torlemansów na kawę. Sama nie wiem, co byśmy zrobili, gdyby nie ci ludzie. Co ty? Popraw krawat. Chcesz piekarzy częstować plackiem? Drożdżowe robię wcale nie gorzej od niego. A kto wie, może nawet i lepiej. O, tak, tak. Musisz wyjechać. Nie możesz być celnikiem w samym Gdańsku? Pewnie mógłbym, ale... Ale co? Nie wypada mnie o to prosić. Dlaczego? Bo tutaj, pomimo wszystko, służba jest znacznie bezpieczniejsza. A poza Gdańskiem jak będzie? Nie wiem, jeszcze nie zacząłem pracować. Ale po co o tym mówimy? Chcę wiedzieć. Myślisz, że nie czytałam o tym Kałdowie, jeśli ciebie tam wyślą... Pan Formela powiedział, że dostanę przydział do jakiejś spokojnej jednostki, do nowego dworu, do Stegny albo do piekła. Nie żartuj, do piekła? To taka nazwa miejscowości. Słuchaj, a ty na pewno będziesz o mnie niespokojna? Już jestem. Będę przyjeżdżał do Gdańska w każdą sobotę i niedzielę. Albo ty przyjedziesz do mnie. Mama mnie nie puści. A słuchaj, gdybym tak ci się oświadczył, zostałabyś moją narzeczoną. Wiesz,
dawno ci chciałem to powiedzieć. Wtedy na statku, jak zjawił się Oskar. Co chciałeś powiedzieć? A czy to jest jedno słowo? No, jedno? Dwa. Zamknij oczy, to ci powiem. Kocham cię. Bardzo cię kocham. Proszę przyjść jutro do inspektoratu. Musimy załatwić formalności. A gdzie dostanę przydział? Może nie wypada mówić o tym na procesji, ale do piekła. Verfluchte Polen, seid ihr noch da? Poranne pozdrowienia od tutejszych hitlerowców. Życzą nam wszystkiego najgorszego. I tak jest codziennie. Ale telefon trzeba odbierać, bo może dzwonić inspektorat z Gdańska albo placówka na granicy. I przy okazji, panie Paterek, telefon jest na podsłuchu, trzeba uważać. Instrukcję pan zna? Broni wolno użyć tylko w wypadku bezpośredniego zagrożenia. I nigdy jako pierwszy. Trzeba zawsze pamiętać, co się zdarzyło w Kałdowie. Tutaj wcale nie jest lepiej. A nawet można powiedzieć, że czasami gorzej. Jak w prawdziwym piekle. A Polska, panie Paterek, jest tam za Wisłą. Wystarczy wyciągnąć rękę. No cóż, życzę powodzenia. Zaczyna pan po południu z inspektorem Kamińskim. Dziękuję. To jest nasza siostra Lucjana, ksiądz Dydymski, Sylwester Domański, tutejszy rolnik i pan Hinz, nauczyciel. Niedawno na księdza Dydymskiego był napad, kiedy szedł do umierającej Niemki, katoliczki.
A pan Hinz musi walczyć o każde polskie dziecko. Wie pan, gdyby ilość dzieci spadła poniżej określonej liczby, dzień dobry, wówczas Senat Gdański mógłby zamknąć polską szkołę w piekle. W Eugenowi im się to udało. Zabili w szkole okna deskami i kwita. Tutaj jest większość gospodarstw niemieckich i Polacy między nimi czują się jak na wyspie. Wokół tego domu. Zupełnie samotni są tutaj Polacy. A gdański konsulat generalny daleko. A zresztą, cóż by pomógł, gdyby nawet coś się stało. A my mamy wprawdzie kilka pukawek, ale instrukcja jest tak ostra, że praktycznie nie możemy ich użyć. A co tu się może stać? Wszystko. Mogą podpalić polski dom, wybiją szyby w szkole. Mogą też być trudności z zaopatrzeniem. A jest sklep wiejski, widziałem. Tak, niemiecki. Ale tam panu nie sprzedadzą nawet zapałek. Wszystko trzeba z Tczewa sprowadzać. Doszło do tego, że kiedy żona Domańskiego, tego rolnika, którego pan widział, dostała krwotoku, niemiecki lekarz odmówił swojej pomocy. Straszne tu życie, wszędzie. Od jesieni do wiosny jestem przenoszony 3 razy, więc... Dobrze wiem. Tak często przenosi się celników z miejsca na miejsce? Dla bezpieczeństwa. Stegnie niemieccy rybacy przewozili z Prus wschodnich materiały wybuchowe, że niby potrzebne są do wysadzenia lodu, bo łowią w przeręblach. Jednego celnika, który nie chciał im tego przepuścić, próbowali utopić. Przeniesiono go potem na inną placówkę. I teraz to się robi celowo, żeby uniknąć ewentualnych incydentów. Zobaczy pan to zresztą na własne oczy, a nawet dużo więcej. Trzeba zapalić z nowym kolegą. Nie, dziękuję. A, dobre polskie papierosy. Mewy. Z przemytu. Mówiłem wam, sportowiec nie pali. Jaki sport pan uprawia? Uprawiałem boks. Nazywa się Paterek, musieliście słyszeć. Paterek? Czytam w Danziger Vorposten. Walczył pan z Blitzem. Tak. Podobno miał pan z nim ciężką przeprawę. Przebąkiwano nawet, że werdykt był niesprawiedliwy. Vorposten pisali inaczej, że Blitz pana powalił. Ty zawsze wierzysz, Johan, co piszą w Vorposten? Mam nie wierzyć takiej poważnej gazecie? To przecież Paterek. Położył na deski tego waszego Blitza. Niemożliwe. Proszę otworzyć bagażnik. Po co? Chcę do niego zajrzeć. Nie mamy nic do oclenia. Mimo to przejrzę bagaże. Protestuję. Moje świadczenie powinno panu wystarczyć. Nie wystarczy. Panowie, powiedzcie temu Polakowi, że słowo niemieckiego, że słowo Niemca nie może być kwestionowane. Stanowczo żądam otwarcia bagażnika. No? Nasi polscy koledzy są skrupulatni. Przeklęci służbiści, otwórz im ten bagażnik. Zygmunt, sprawdź to. Proszę otworzyć. Proszę. Zygmunt, co u ciebie? Są 2 mundury. Rottenhummer. Z dokumentów nie wynika, że panowie jesteście wojskowymi. A w walizkach znalazłem mundury oficerskie. Pan Rottenhummer jest kupcem, prawda? Tak. Pan Schneider jest adwokatem. Zgadza się. No tak. A pan uprawia zawód nauczyciela. Więc skąd te mundury? Jesteśmy oficerami rezerwy. Wszyscy. Chyba mówię wyraźnie. To może pan jeszcze wyraźnie wyjaśni, do czego będą potrzebne te mundury w Gdańsku. Mamy koleżeńskie spotkanie naszej jednostki.
Przeszkadza to panu? Nie. Uważaj, Zygmunt, na każdy ich ruch. Mhm. Nie śledzić w oczy, wypraszam sobie. Porównuję tylko zdjęcie w paszporcie z pańską twarzą. I co, zgadza się? Zdjęcie, tak. Panowie posiadają broń? Protestuję. Złożymy skargę. Skandal! Oburzające. Proszę wszystkich o opuszczenie samochodu. Kierowca też. Kolego Kamiński, papiery tych panów są w porządku. Stój! Stój! Zatrzymaj się! Zapamiętałem numer. Ja też. Idę przekazać go telefonicznie do Gdańska. Skąd? Z naszej placówki. Miej oko na wszystko. Nie chcę mówić wszystkiego przy Johanie, ale wiele spraw bardzo mi się teraz nie podoba. A jednak przymyka pan na nie oczy. Jeżeli wyrzucą mnie z tej posady, to gdzie dostanę lepszą? Co tam? O to właśnie chodziło. Żeby auta z Prus mogły wjechać przez nikogo niezatrzymywane. Jak się należało spodziewać, zabójcy inspektora Kamińskiego są nieuchwytni. Samochód z fałszywymi pasażerami także rozpłynął się w powietrzu. Zresztą proszę. Pismo Senatu Gdańskiego. Dotyczy też pana osoby. Wypada więc podkreślić, że uczyniliśmy wszystko, aby wyświetlić zajście w piekle. Inaczej niż strona polska, która uprzednio uniemożliwiła Policji Gdańskiej aresztowanie mordercy Grybnała i przesłuchanie zamieszanego w zabójstwo nadkomisarza Świdy. Nie odwołała także ze stanowiska radcy Perkowskiego ze względu na immunitet dyplomatyczny. Jest on poza zasięgiem naszego wymiaru sprawiedliwości. Demonstracyjnie pełniąc nadal swoje funkcje. Senat oświadcza, w związku z tym, że nie ręczy za osobiste bezpieczeństwo polskiego dyplomaty. Radca Perkowski może stać się obiektem zamachu rodziny zamordowanego bądź jego przyjaciół, mający głębokie poczucie doznanej krzywdy, za którą nikt nie poniósł odpowiedzialności. Panie Tadeuszu, to groźba. Pozostając w Gdańsku, naraża się pan na pewną śmierć. W dodatku nie chce pan korzystać z samochodu służbowego. I hitlerowcy mogą pana zastrzelić bez trudu. Nie chciałbym nalegać, ale chodzi o pańskie życie. Proszę przygotować się do wyjazdu. I pan i ja, panie ministrze, byliśmy w czasie wojny na froncie. Wiem, wiem. Chce mi pan powiedzieć, że tutaj także jest front. Pięknie. Tylko, że ja nie pozwolę na zamordowanie pana. Wyjedzie pan w przyszły piątek. Przed wyjazdem proszę odwiedzić profesora Burkharta. Chciałby się z panem spotkać. Zostawiam go zawsze w takiej pozycji. Ran zostaje w nieco innej. Ten, kto codziennie czyta moje notatki, musi być źle wyszkolonym agentem. Domyśla się pan, kto to jest? Mój lokaj. Jestem ciekawy, dla kogo pracuję. Dla Greisera czy Forstera? A może dla obydwu? Powinienem to wykorzystać. I któregoś dnia zanotować, co słyszałem o Greiserze od Forstera, a o Forsterze od Greisera. Mr. Shepard, jak skomentował Greiser wyjazd Forstera do Obersalzbergu, do Hitlera? Że byłoby najlepiej, gdyby Gauleiter w ogóle do Gdańska nie wracał.
Forster i Greiser. Ci dwaj ludzie serdecznie się nienawidzą? Czasem bywało nam to przydatne. Mogliśmy jednego wygrywać przeciw drugiemu. Tak, ale wydaje mi się, że obecnie w Gdańsku, przynajmniej już od pewnego czasu, ostatnie słowo ma zawsze Forster. Jestem tego samego zdania. Siadajmy jednak, panowie. Chcę wam opowiedzieć o mojej rozmowie z Forsterem. Już po jego powrocie od Hitlera, czy tak? Tak. Zaczął od powtórzenia obecnie głównej myśli Hitlera, sprowadzającej się do tego, że problem gdański może poczekać nawet rok, pod warunkiem, bardzo przepraszam, panie radco, tylko cytuję, iż Polacy nie narobią nowych głupstw. Oczywiście, bo to przecież my jesteśmy prowokatorami i nie pozwalamy Niemcom żyć spokojnie w wolnym mieście. Niestety prasa i cała propaganda Goebbelsa zdołała o tym przekonać wielu ludzi w Europie. Nawet moich rodaków w Anglii. Jako poseł brytyjski w Gdańsku powinien pan informować opinię publiczną w swoim kraju o prawdziwej sytuacji w wolnym mieście. Zapraszam do stołu, o ile oczywiście nie przerwałam ważnej rozmowy. Ponieważ żegnamy dzisiaj niestety pana radcę Perkowskiego, usiłowałam kucharzowi pomóc w przygotowaniu bigosu. Obawiam się jednak o wynik naszej działalności. Jeśli pani tylko nie zapomniała dodać łyżki miodu, to... Właśnie, że zapomniałam. No proszę. Cały czas zastanawiałam się nad tym, czego jeszcze dodać do smaku. I proszę. Wyleciało z głowy. Pewnie dlatego moje przyjaciółki z Bazylei nie poprosiły o przepis. Próbowała pani robić bigos w Szwajcarii? Naturalnie. Tuż przed naszym wyjazdem do Gdańska. Obawiam się, że powrót żony nastąpił w nie najlepszym momencie. Rzecz była już postanowiona, zresztą nie sądzę, żeby w centrum Europy mogło dojść do jakichś ostatecznych rzeczy. To wszystko się uspokoi. Proszę bardzo. Małżonek opowiadał panom o swojej ostatniej rozmowie z panem Atolico, ambasadorem włoskim w Berlinie. Jeszcze nie zdążyłem. Dziękuję. Pan Atolico powiedział wprost. Mussolini boi się wojny. Włochy nie są do niej przygotowane. Będzie robił wszystko, żeby do konfliktu nie doszło. Chce powstrzymać Hitlera. Tak, to zrozumiałem. Pojawiła się jednak w tym kontekście sprawa udziału Polski w pakcie antykominternowskim i możliwość rekompensat za Gdańsk nad Morzem Czarnym. Proszę bardzo, proszę. Morze Czarne jest znacznie cieplejsze od Bałtyku. A niech mi pan powie, mister Perkowski, ale zupełnie szczerze, dlaczego Polska tak stanowczo odrzuca te propozycje Hitlera? Przecież nie lubicie Sowietów. Walczyliście z nimi. Ale nigdy nie pójdziemy przeciwko Sowietom wspólnie z Niemcami. Nawet gdyby sam Hitler nam przykładał pistolet do głowy. Ja przyznam, że tego nie rozumiem. Ja również. Może dlatego, że państwo nie jesteście Słowianami. A ambasador Lipski w Berlinie nie wyklucza odwrotnej sytuacji. To znaczy, widzi możliwość porozumienia Niemców z Sowietami, tak? Powiedzmy, że nie wyklucza tej możliwości. W jakiej więc sytuacji znalazłaby się Polska, gdyby Ribbentropowi udało się porozumieć z Mołotowem? W sytuacji bez wyjścia. Nie uważam jednak takiego porozumienia za możliwe. Sowieci też nie pójdą przeciw nam razem z Niemcami. Niech pan nie zapomina, mister Perkowski, że Stalin również nie jest Słowianinem. I on kieruje polityką zagraniczną Sowietów. A więc, mister Shepard? Mój rząd powitałby z uznaniem jakieś porozumienie polsko-niemieckie. Lord Halifax wyraził podobną opinię w Londynie. A Hitler chce rozmawiać o sprawach gdańskich w ramach szerszego problemu określającego właściwe miejsce Rzeszy Niemieckiej w Europie. Czy nie jest to dobry teren do negocjacji, mister Perkowski? Po incydencie kałdowskim nikt już praktycznie nie rozmawia z Senatem Gdańskim. Kto mógłby się więc podjąć tych negocjacji? Pan Forster proponuje mi spotkanie z Hitlerem. Lord Halifax i ambasador Atolico również namawiali mnie do podjęcia się misji mediatora. I? Jestem gotów. No. Uważam nawet, że taka misja jest moim obowiązkiem jako komisarza Ligi Narodów w Gdańsku. Mogę natychmiast jechać do Warszawy, do Berlina, gdziekolwiek będzie trzeba. Myślę, Karol, że powinieneś najpierw rozmawiać z Hitlerem i przedstawić mu prawdziwą sytuację w Gdańsku.
A zna pan może, profesorze, stanowisko Greisera w kwestii pańskiego ewentualnego spotkania z Hitlerem? Zapewniał mnie tylko, że do połowy września nie zajdą żadne zmiany ani w Gdańsku, ani w sąsiedztwie Niemiec. Do połowy września? We wrześniu ma się odbyć w Norymberdze wielki zjazd NSDAP, który Hitler nazywa zjazdem pokoju. Nic więc do tego czasu nie może się zdarzyć, jeżeli, dodał jeszcze Greiser, nie dojdzie do żadnych polskich prowokacji. Wtedy by podjął stanowcze działania. To znaczy? Objął pełną władzę w Gdańsku. Czyli znowu widmo nazistowskiego puczu. Forster nigdy nie pozwoli Greiserowi na objęcie takiej władzy. Możemy trochę spokojnie odetchnąć. A pan jest innego zdania? Ja tylko wolałbym się nie łudzić, chociaż to takie wygodne. Nikt przecież, jak napisał niedawno w paryskiej gazecie Marcel Deat, nie chce umierać za Gdańsk.